A więc Kusef, tutaj żeśmy właśnie... Jaki Kusef? Jakie to jest głupie! O! Co jest? Ja jestem. Osiema! Osiema! Myślałem, że się nigdy już nie spotkamy, bo myślałem, że nas to wydupi gdzieś w powietrze. Dobra, a gdzie... Gdzie jest medyk? Czemu ten portal inaczej wygląda? No właśnie, przecież jak żeśmy wchodzili do pizzerii, to były takie drzwi same. Dziwne to jest właściwie, to ja nie wiem, co kto to ten portal robił. No, akurat Kubik jest podobno, ma czary mary, twoja stary to wiesz. Aaaa, to rozumiem, to akurat wiem o tym już od dawna. No, a gdzie Kubik tak w ogóle, bo tutaj na razie jeszcze tylko nie... On ma moc, to jest podzielone drzwi, nie? Aaa. Ej, słyszę Kubika, a ty? Tak, ale... Kubik? Kubik, to ty? Halo, Kubik! Halo! Chodź! Kurde. Czekaj. Chodź. Co tam się stało z nim? Nie wiem, to on ma jakieś dziwne moce teleportacji. No przecież to on ma jakiś rakietowy dopalacz. Dobra, o jesteś, dobra. Dobra, nareszcie uciekliśmy z tamtej gównianej pizzerii, ponieważ żeśmy ciągle ten nie kop we mnie, bo już się dymi przez ciebie. Robak tu był. Robak. O patrz, mucha. Mucha. O nie, skorpion. Mucha. Dobra chłopaki, dobra. Mówisz coś takiego, że taki sąsiad niby na to... portalu coś takiego. Ale to Janusz, ale on się wyprowadził. A może się nie wyprowadził, bo z tego co wiem, to ja mam taki urządzenie, gdzie mogę sprawdzić czasoprzestrzeń i to jest rok 2020 chyba. Tamte było 1980 któryś chyba. To żeśmy poszli w przyszłość bardziej. Okej, okay, dobra, nie, to po... Chyba kurde. Jest sąsiad. No to idziemy do sąsiada. Sąsiad! Okno. Sąsiad! Przez okno! Przez okno! O! Sąsiad! Mamy... Co tu robicie? Chcemy, abyś nam pomógł w teleporterach. Chcemy, abyś nam pomógł w teleporterach. A, okej. To za chwilę do was zejdę, poczekajcie. Szczerze, to jestem jego tam, jestem jego wybiciem od wielu lat w sumie. No to jest Janusz Tonoga. Tak, to jest akurat on. No. I... To jest prawdziwy. Jedyny w swoim rodzaju. Jedyny w swoim rodzaju. To jest jedyna rzadkość. To jest jedyna rzadkość. Też mam takie dziwne moce akurat. Tylko, że mam inne niż Kubik. No, o, cześć. Okej, okay, a więc... panie nosaczu. Mam nadzieję, że pan nie jest wkurzony za to, co wtedy się stało. Puk, puk! O kurde! Na niego jest. No właśnie, bo pan ciągle rozbija okna. Dobra, nieważne. A więc, bo my chcemy pracować. My trzej chcemy pracować w pizzerii FNAF. I no, tak, nazywa się FNAF, bo to jest skrót od Fazbear's Pizza. Freddy Fazbear's Pizza. Freddy Fazbear's Pizza, mówi się na to FNAF. Pizza. Mówi się na to FNAF. I to jest kompletnie wymiar, że to jest tak daleko, że nawet nasze teleportery to nie ogarniają, więc może uda ci się to ogarnąć. Okej, okay, to zapoznać ciebie tam. Dobra. No to chodź pan. Co te sanki tam robią? A więc panie Januszu, oprócz tego naszego kolegi, który jeździ na wadnie, to tutaj żeśmy ostatnio się teleportowali, znaczy w sumie teraz się teleportowali i my chcemy po prostu mieć pracę, bo chcemy po prostu jakoś zarobić na swoje życie, bo ten dude już tutaj pracował, ale pracował w takiej porąbanej pizzerii, że to chyba głowa mała. Aż mi zakrwawiło się na mordze. Dobrze, prowadzę mój stary portal, poczekajcie chwilę. Dobra. Ej, a w ogóle kiedy się zaczął w ogóle pracować w tej pizzerii? No, zacząłem wtedy, jak miałem błąd w tym teleportacji czasoprzestrzeni i ten... A, czyli ty też się teleportowałeś? Tak, teleportowałem się tam dzień przed wami, tak? I powiedział do mnie, że chcesz pracować, powiedział mu, że dobra i mi nie powiedział żadnych szczegółów. Powiedział, żeby sobie czytał taką... Co? Ciężkie! Co to jest? Porta. No i wtedy coś robi mi się wy pojawiliście.
A, to w sumie dobrze, że się pojawiliśmy, bo przynajmniej uciekliśmy razem. Z tej żenady, dobra. I mój portal został zniszczony. Dobra, a więc panie Januszu, jak to działa? I gdzie to? Gdzie was teleportuje? Ale mam pytanie, czy to nas teleportuje do właściwej, czy do jakiejś innych lokacji, bo jest wiele tego. Po prostu, to się teraz włącza jakby co. Podchodzicie, mówicie, która część i która pizzeria i wchodzicie. Ale musimy powiedzieć ID, czy co? Powiedzieć nazwę. A więc panie teleporterze, Freddy Fazbear's Pizza 2. Nie no, Freddy Fazbear's Pizza 1 tak naprawdę, ale dobra. No mam nadzieję, że teraz się nie popi... do pierwszej części, nie? No właśnie o to mi chodzi. Widziałem w bajkach. Tak, bajka widziałem w tej pizzy. To przejść. Może przejść we wczesnym portal, bo robi się tutaj dziwnie w tym hotelu, bo tutaj nasz... Co, Kupik, co ty robisz? Zamiast szukać pracy, to ty czym się zajmujesz? Bo się zajmuję chyba... jak być więźniem? Zgadłem? Jak być więźniem, tak? On chyba zostanie stulejaszem. Okej. To ja rozumiem akurat. No kurde. Co się stało ze mną? Dlaczego ja latam? Co się stało? Czy to jakieś moje zbyty? Zobacz, on chyba ketchupem się zabarł. No, widzę akurat. No, dobra. Aha, on poszedł spać. Dobra, to my może przejdźmy przez ten portal w końcu, bo w sumie po to, że... No to może poczekajmy najpierw na naszego gościa, który... O, ale idziesz... Pamiętajcie, żeby powiedzieć nazwę przed. Tak. A idzie pan z nami? Mogę. No to niech pan idzie, dobra. Niech pan idzie z nami, bo... Dobra, to idźcie pierwsi. Do jakiej pizzerii chcecie iść? Freddy Fazbear... Freddy Fazbear's Pizza 1 to jest na ulicy... Nie, to już 3, proszę. Bo jedynka to była... Proszę. A, wie, to było to, dobra. To musimy która część? Freddy Fazbear's Pizza 3, czyli FNAF 1. FNAF 1. Freddy Fazbear's Pizza 3, wchodzimy. Dobra, to czas na mnie. Nieudane sceny. To dam wam mój stary portal. Poczekajcie, tylko przyniosę go. Za chwilę przyjdę. No. Co ty zrobiłeś? Wszystko od początku. Scena od początku. Panie, to tak ma być? Tak. Okej. On się pali, dlatego że... Co? Weź. I popsu... Scena od początku. A dobra. A więc Husef, tutaj żeśmy właśnie... Jaki Husef? Jakie to jest głupie! Dobra, już czekaj pan, bo ja mi się aż gorąco zrobiło strasznie. Czekaj pan, bo ja chyba teraz się zeszczą ze śmiechu. Dobra, możemy zaczynać? Tak. Dobra. Ale będzie za kulisami robione. Nie mogę. Dobra. Co to jest? Dlaczego to tu znowu jest? Czemu to tu znowu jest? Teraz bez żadnych kusów czy coś takiego. Dobra, 3, 2, 1. A więc kusów, bo... Kurde, przecież ty, że powiedziałem przed chwilą kusę, to sobie powiem, że kusę. No dobra, no co ty robisz?